Kamera, akcja. Teraz chcę powiedzieć kumin. Kumin to bardzo ważne. Ogień palony był nawet 3 razy na dzień. No jak 2 to na pewno, bo jak był chleb, to jak już powiedziałam. I teraz czasami to było tak, że już było rano wszystko w drugiej fajerce, dla świń było już naszykowane. W pierwszej fajerce gotowała się już zalewajka, w trzeciej tam jajka no do zalewajki, tu była woda, także wszystko naszykowane było, że tylko zapałkę podpalić i już cały kumin grzał. I potrawy to były takie, najczęściej to tak, wpuszczane były jeszcze garczki, były sagany, były takie, które były wąskie u dołu i były wpuszczane tam. I czasem, gdy się z pola przyszło, to było co jeść i było ciepłe, dlatego że też ten kumin był z cegły czerwonej, która ciepło trzymała. I najczęstsze potrawy to były takie. Ja zapamiętałam, że zupy były różne z kapusty, barsz na kapuście słodkiej, a najczęściej kapusta. W każdą sobotę, czasem w piątek już, beczka była odkrywana, omyte były pokrowy i była gotowana kapusta. Z czym była? Jak było, co do niej włożyć? Dobrze. Jak nie, to tylko tam okrasa jakaś. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że oprócz tych różnych potraw, zupy to były tak, barszcze najczęściej, zupa z kaszą, jakiś groch, bardzo często groch był i groch to był wkładany też do zup, żeby była zupa bardziej kaloryczna. I jeszcze były z tego kumina różne smakołyki. Tu są dzieci, właśnie chciałam powiedzieć. Gdy były kluski właśnie zagniatane, to ciasto było taka kula najpierw, potem małe kule rozwałkowywane i na łóżku czy na stole były takie koła, cieniutkie koła tego ciasta, więc mama czy tam dzieci same kroiły sobie to ciasto po kawałku. Mama krzyczała, bo w końcu nie będziesz z czego klusków. I kładły na tą blachę, właśnie w to miejsce. W to miejsce prosto było kładzione to na blachę. I czasami tata to na mnie tak mówi, no weź no poczekaj trochę, niech się to upiecze, to było takie smaczne, że ja nie mogłam doczekać się. Na jedną stronę trochę się podpiekło, na drugą trochę się podpiekło i to była taka chrupka i to było takie smaczne bardzo, bo no tak smakowało, no jak było płatek, jak coś, tylko że to jeszcze pachniało właśnie taką jakby trochę z tego drewna, co tam się pod spodem paliło, trochę taką spalenizną. I jeszcze inne to było takie było, że jeżeli gotowane były ziemniaki, to trząśnięte były i też na to miejsce były wykładane, one się opiekły trochę, jak były na bok zsunięte, to jak już dały wziąć się w rękę, to były opieczone, rumiane, ładne, brało się do ręki, solą się soliło i były bardzo smaczne. I jeszcze był taki jeden właśnie, to było jak lek robiony, burak był i burak wydrążony miał ten właśnie taki, takie miejsce w środku. Tam wsypany był cukier i był na tą blachę, też był tutaj kładziony. I od razu tam się robił pyszny sok, który podawany dzieciom był prosto łyżeczką do buzi, ponieważ no, on nie był gorący. Jak tylko ciut tam było ciepła, to już był sok. I wtedy podawano dzieciom, tym właśnie takim słabym, bladym, anemicznym. To był taki sok też od kaszlu, on właśnie był. I to był taki smakołyk też dla dzieci. I to było właśnie z tego kumina, także no ten kumin to miał też i taką rolę.